Właśnie miałam Polak na wakacjach moment. Stoję sobie w sklepiku, oglądam magnesy, próbuję wybrać i słyszę w tle coś tam Where tabacos? Znaczy od razu brzmiało to tak polsko, że mam pewna, że zaraz się zacznie jakaś jazda. Chodzi babka, cała ubrana na różowo i pyta jakiegoś takiego biednego chłopaka, nie wiem, taki młody, pracował tu, gdzie jest Where tabacos? To nie mówi, próbuje jej tłumaczyć, że musi iść tam i tam. Ona taka załamana i cały czas mu odpowiadała po polsku, tak głośno. A ten do niej po angielsku, że to. Ona, no kurwa, no gdzie jest ten sklep? Tak stoi obok nich z takim śmieszne. To mówi do tego swojego chłopa, no się nie dogadamy. Nie rozumie po polsku. No to wskoczyłam. Mówię, że dzień dobry, mogę pomóc. Mówię temu młodemu, żeby mi powiedział. Ja im tłumaczyłam. No i mówię, że muszą przejść do portu i w lewo kawałek. Do portu? To gdzie tu jesteśmy dosłownie? 5 minut od portu jesteśmy. Musisz, trzeba zejść tylko w dół ulicą. Dosłownie kawałek, widać może stąd. No to gdzie jest ten port? Jezus, babo. Tam się mnie pyta, czy tam gdzie był koncert ostatnio? Tak, obok wody. Tu jest jeden port. Dosłownie wodę widać z każdej strony. Nie wiem, o co im chodziło. No to ten biedny chłopak mi tłumaczy. Ja im mówię. I potem do mnie, bo ja im tłumaczę, gdzie mają iść. I w ogóle potem ten chłopak na mnie tak patrzy. They have to go 15 minutes. To ja im mówię, 15 minut. A ta babka takie, ola Boga, 15 minut? To jest tak daleko, żeby po papierosy tam zapierdalać. No i stwierdzili, że nie. Poszli gdzieś w drugą stronę kompletnie. W poszukiwaniu może jakichś innych kompetentnych ludzi, którzy znajdą sklep z papierosami bliżej. No nie wiem, zabawne. Zabawne to było, jak do niego od razu po polsku odpowiadała z wszystkimi tak bardzo głośno. Podobało mi się to. Jeszcze ten chłopak... Ja, oni sobie poszli, mówią mi tam, że spoko, dzięki za pomoc i coś tam, on też do mnie, że dzięki za pomoc. A potem do mnie się pyta, czy Polish. No tak kurwa. Oczywiście, że tylko Polacy się tak zachowują, że on od razu wiedział, że to Polscy po prostu przyszli i się napierdalają o tabakos. Ach, piękne. Usłyszałam bardzo dobre z balkonu. Ciekawe, może to ci, co piszą na autach. Chyba idę tam. Kupiłam już wszystkie magnesy. Chyba tak mi się... No to jest człowiek. Chciałam sobie sama posiedzieć na ławce. Co on tam robi? Dzisiaj mam wolne. W sensie nie całkiem wolne, ale mam wolne w takim sensie, że nie musiałam ich zawozić do szkoły. Ani nie będę musiała ich odbierać ze szkoły, także pracuję tylko jakieś 2 godziny. Cudownie, chociaż w sumie nawet nie wiem, czy będę pracować, bo Pepe ma wolne. A jak Pepe ma wolne, to w sumie nigdy nic nie wiadomo, co on tam wymyśli. No ale nie pracuję, nie muszę dzisiaj jeździć na rowerze. Zbawienie. Tego chciałam od życia po prostu. Jutro już gadają tu naokoło mnie. Ścinają jakieś gałęzie. Jutro idziemy na jakąś imprezę z okazji zakończenia szkoły. Fancy. Podobno musieli kupić bilet. Tutaj byli na wywiadówce i kupili bilet, i kupili mi bilet też. Czujcie, jakby w Polsce trzeba było kupować bilet na zakończenie szkoły, żaden rodzic by nie przyszedł. Moja mama miała wyjebane na przykład. No na pewno będę kupować bilet za nie wiadomo ile, żeby zobaczyć jak jakieś dziecka występują. No na pewno. No ale idziemy tam. Dobra. I potem to ma być jedzenie. Także super. Normalnie pewnie nie poszłabym, stwierdziła, że no na chuj nie chce mi się, no ale jak jest to ostatni tydzień, no to już powiedziałam, że dotrzymam im towarzystwa. To idziemy tam. Na no, w czwartek mają ostatni dzień szkoły. Ostatni dzień szkoły. Nie wiem jak to tu wygląda w sumie. Czy mają lekcje normalnie, czy będzie coś się działo, bo jakby z
Skoro w środę mają tą imprezę, to to się będzie działo w czwartek. No ja bym na ich miejscu nie szła do szkoły, no ale zobaczymy. Muszę te taki skupić, a poza tym chyba mam wszystko. Nie wiem, czy jak nie kupię babci magnesu, to się obrazi. Ale nie chcę kupować Agnesy, po co jej? Nawet do mnie nie... O kurwa, co ja zrobiłam teraz? Tłustym palcem przejechałam. Widać mnie. O, nawet do mnie nie napisała, co tam, jak tam. To nie wiem, czy mam jej kupować magnes. O. Ja kupiłam. Myślę, że mam wszystkich. Zrobiłam sobie listę, komu mam kupić magnes, kto chciał, kto nie chciał. Nawet Kubę pytałam, czy by chciał. Napisał, odpisał mi no need. Także I guess nie potrzebuje magnesu. Breloka też nie chce. Wojtek sobie w ogóle wybrał brelok ze słoniem, czym byłam zdziwiona, bo nie podobał mi się jakoś. Sama bym go nie wybrała, no ale chciał, to niech ma. Tu mam... One są schowane, ale... A! To się wytnie, pewnie się nie będzie chciał. Proszę, ładny papier. Ten jest mój. Ostatnie, które kupiłam, to są moje, dla Rafała i dla Rudego. Więc to bardzo, reszta dostała wcześniej. Mieliście większe wymogi co do magnesów. Ale nam kupiłam matching. Także będziemy mieć prawie takie starcie. Dzisiaj jakoś tak... Tak nijak, znaczy jest ciepło strasznie, ja tu umieram i duszę się, ale no na przykład woda nie jest przyjazna, są fale, tak trochę nie fajnie. Jedynie basen. U nas w ogóle jest cała rodzina wstępnej, w sensie cała rodzina. Fit kuzynka przyjechała ta z innego miasta. Są u nas tydzień, nie wiem co ona tam robi, czy ona nie ma szkoły? Nie wiem jak to wygląda. Tak się zastanawiam właśnie, bo byli na grillu teraz. Jaki to był dzień? Niedziela? Bo Wojtek do mnie zadzwonił i był grill. I wszyscy tam byli. Także... No. A wczoraj wujek dostał zdjęcie, że są nad rzeką u nas, nad wodospadem z Magdą, fit kuzynką. Także dalej tam są i zakładam, że będą też na urodziny Wojtka w sobotę. Także czy ona już nie ma szkoły? Miała urodziny teraz jakoś, chyba 17. Ja nie wiem, jak to wygląda. Ona już skończyła szkołę? To jest bardzo możliwe w sumie. Nie kończy się chyba szkoły w wieku 17 lat. Czy się kończy? Liceum? Jak działa liceum? Czy ona była w liceum? Nie jestem pewna. Na Facebooku też może kłamać wiek, także nie wiem, bo sprawdzałam specjalnie, jak widziałam, że ma urodziny. Sprawdziłam, ile ma lat. I na Facebooku pisze, że 17, ale ja nie wiem w sumie, ile to ma lat. No ale są u nas. Będą też na urodzinach. Nie wiem, czy to lepiej, czy gorzej, bo ja przyjeżdżam w piątek, no i w sobotę są te urodziny. Wszyscy się mnie będą pytać, jak było, ale chociaż wszyscy są w jednym miejscu w tym samym czasie, także nie będę się musiała użerać z każdą ciotką z osobna, odpowiadając na pytanie, no to jak było? Masz tam jakiego galana? Inne takie piękne pytania. Także jak wszyscy będą w jednym miejscu, to może będzie spoko, nie będzie tak tragicznie. No. W ogóle Pepe się mnie pytał, co by moi rodzice chcieli dostać, bo chcą im kupić prezent. Także bardzo miło. Wiem, co im kupię. Powiedziałam, że cokolwiek, byle nie alkohol. Także... Zobaczymy, co im kupi. Jestem ciekawa w sumie. Mam nadzieję, że nie za dużo, żeby mi się to do walizki zmieściło, bo jeszcze muszę wszystkie chipsy zapakować i magnesy. Nie wiem w ogóle, jak te magnesy mam spakować, bo oni je tu pakują jedynie w te takie papierowe torebki. Ten mi chociaż zakleił taśmą, ale w niektórych w ogóle nie zaklejają taśmą. W jednym miejscu mi dali folię bąbelkową. No, że nie wiem. W pudełku po tamponach je będę transportować, pomiędzy tampony je powciskam. Nie wiem, jak ja to zrobię. Mam nadzieję, że się nie połamę, bo niektóre są takie bardzo podatne na złamania. W ogóle tu słychać przez te fale, mam nadzieję, że chociaż trochę
Nie będę napisów dodawać, nie chce mi się.